Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Na półmetku wakacji nagrodzony w czerwcu statuetką scyzoryka Opatowski Teatr Muzyczny przedstawił swój nowy program złożony przede wszystkim z tradycyjnych pieśni patriotycznych i współczesnych utworów kojarzących się z Powstaniem Warszawskim, ale również sztandarowych pozycji z repertuaru m.in. Czesława Niemena, Ewy Demarczyk i Piwnicy pod Baranami. Datę i miejsce spektaklu Sen o Polsce wybrano nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo wybraliśmy również datę 31 lipca i godzinę 19, ponieważ to właśnie wtedy padł rozkaz dotyczący wybuchu powstania, wyznaczenia godziny W na 1 sierpnia. A dlaczego to miejsce? Dlatego to miejsce, bardzo ważne miejsce, dlatego że opatowiacy, partyzanci, żołnierze Armii Krajowej w czasie II wojny światowej właśnie tu się spotykali. W kolegiacie, na strychu kolegiaty, obok kolegiaty, tu ustalali swój plan działania i stąd wyruszali do dalszej walki. I część z nich ruszyła na wezwanie generała Bora Komorowskiego dotyczącego włączenia się żołnierzy Armii Krajowej z całej Polski do Powstania Warszawskiego. Oczywiście ten rozkaz później został cofnięty, ale oni byli oczywiście gotowi walczyć, iść na pomoc stolicy. Sen o Polsce spotkał się z bardzo ciepłym i życzliwym przyjęciem opatowskiej publiczności. Co według pana stanowi najmocniejszą stronę tego widowiska? Temat, jaki jest podjęty. Młodzież, która w to jest zaangażowana. Wykonanie na wysokim poziomie, takim też profesjonalnym. Właśnie ta młodzież i dzieci przepięknie to zrobiły. Jestem naprawdę zachwycona tym. Powinno częściej takie coś być. Przed kolegiatem się odbywało już kiedyś takie? Pierwszy raz. Miejsce sprawdziło się? Tak. Pierwszy raz. Bardzo mi się podoba właśnie to miejsce, że to właśnie tutaj, bo właściwie życie mieszkańców wszystkich jest związane z kolegiatą, tak jak było wspominane. I właśnie w czasie tej akcji tu się spotykali, prawda? No, miejsce jest urokliwe. Zresztą podziwiam to, że młodzież, pomimo, że jest wakacje są i są, młodzież jest chętna i bierze udział w takich spotkaniach, w takich występach, gdzie wiadomo, że to teraz młodzież jest, no każdy ma jakieś inne zajęcia, prawda? A tu ja widzę młodzi chłopcy, młode dziewczyny. Zostawili wszystko i przyszli i występują. Bardzo mi się to podoba, że są tak związani, że właśnie pani Edyta ma taką charyzmę, że potrafi ich ściągnąć do siebie, żeby coś takiego przygotować. Hej chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś. Dzisiejsi wykonawcy nie mają wakacji, skoro w środku lata uczestniczą w takim przedsięwzięciu. To jest rzeczywiście niesamowite wśród naszych dzieciaków i młodzieży, że oni na nasze hasło, nasze zawołanie bardzo chętnie się we wszystko angażują. Oni wypoczywają, uczestniczą w różnych swoich zajęciach. Część młodzieży pochodzi ze wsi, mają gospodarstwa, mają sady, ale z przyjemnością odrywają się od tych codziennych czynności czy od wypoczynku wakacyjnego i uczestniczą w próbach, które trwały już od 2 tygodni. Około 30 osób jest zaangażowanych w dzisiejszy koncert, spektakl. W wieku od tak mniej więcej? Od 7 do 20 kilku. Są to dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, a nawet studenci. Twórcami spektaklu Sen o Polsce są także odpowiadająca za opracowanie wokalne Magdalena Szemraj, autor aranżacji muzycznych Paweł Żordecki oraz twórczyni scenografii Beata Piątek. Opatowianie odpoczywający teraz poza rodzinnym miastem prawdopodobnie będą mogli obejrzeć spektakl już we wrześniu. Tradycyjnie myślę, że będziemy pewnie powtarzali, bo już słyszałam takie głosy, że część osób jest nieobecna podczas wakacji i pytali się, czy będziemy mogli we wrześniu powtórzyć koncert, więc myślę, że pewnie nam się to uda ponownie pokazać. I nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł, choć na dworze była jesień u mnie wiosna. I bez drogi, że dookoła płonął świat, tak nas kościem przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała